pole uwagi. Uwagi, pole uwagi, pole uwagi. Które właściwie wyklucza możliwość skupienia się na wiązku. Takie powinny być gesty, proszę Państwa. Nie tak, jakie są w Warszawie, chamskie, takie jakieś. Tylko takie. Gesty operowe, gesty opływowe, proszę Państwa. Skoro tak, no to są delikatne, są łagodne, ale aczkolwiek bardzo energiczne mogą być, ale nie takie chamstwo, jakie jest w Warszawie, dlatego też kultura pojechała do Wrocławia, Wrocław europejską stolicą kultury wygrał i normalne, że wygrał. Miał miejsce jeszcze wczoraj, gdyby tak się będziemy pracować z dźwiękami hałasami, dźwiękami szumowymi. Będziemy walczyć jakby z kaszlem, chrumczeniem, wrzeszeniem, kopceniem w Warszawie, że bardzo dużo jest Żydów i Cyganów w Warszawie. No i bardzo dobrze, no ale no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I no, z chamstwem trzeba walczyć, ale czasem i często z chamstwem nie ma jak walczyć, proszę Państwa. Ale osiągnie, to wtedy wracamy do punktu wyjścia, czyli wracamy do dwóch oddzielnych ministerstw, dwóch samodzielnych ministrów. Kiedy program, który on ma realizować, który on ma wdrażać... Ja chcę powiedzieć tylko jedno, że jak na razie ja się nie spotkałam z takim prywatnym mecenatem w Polsce, z takim ingerującym w przestrzeń publiczną, nie, z taką ofertą, że ktoś, kto dosyć dużym trudem i nakładem pracy zarabia pieniądze, wydaje je na tego rodzaju cele absolutnie społeczne. Bo jest bardzo wielu kolekcjonerów, oni czasami pokazują to, co mają, ale żeby w ten sposób się dzielić ze społeczeństwem, to jest w moim przekonaniu, znaczy może ktoś z Państwa zna jeszcze innych mecenasów w podobny sposób działających, bardzo chętnie się dowiem o tym, ale ja się spotkałam tylko po raz pierwszy z działalnością tego rodzaju w Polsce. Pro publico bono. Misja. No, znaczy bardzo działanie misyjne. Tak. I są bardzo skromnymi osobami, nie szukają poklasku, bardzo pokornymi wobec artystów i sztuki. A jednocześnie, jak pani widzi, bardzo celnie wybierają twórców, z którymi chcą pracować. To prawda, to rzeczywiście znakomici artyści i fantastyczne te realizacje. Kto w Kielcach był i widział, to wie, że to bardzo interesujące działanie, a kto nie był, no może zajrzeć do internetu, choć to nie to samo, jak wiadomo. Tym niemniej zazdrościmy Kielcom placu artystów. Ale też ile Kielce pożytku z tego mają. To jeszcze wniosek uniwersalny na koniec, pani Ando, nam jest potrzebny. No ja nie chcę mówić, że to jest dobra droga, bo to, to jest dosyć oczywiste, ale wydaje mi się, że gdyby znaleźli się naśladowcy tego rodzaju działań, to chyba byśmy się częściej uśmiechali. Tak, i na pewno Anda Rotenberg z procy ulicznika wystrzeliłaby bukiet kwiatów w kierunku. Z całą pewnością. Na razie taki bukiet kwiatów leci do Kielc. A my zapraszamy Państwa za tydzień po 14.40 Andymateria w Radiu Tok FM. Anda Rotenberg i Anna Wacławik-Orpik. Andymateria. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Tam wszystko grało, no to... 400 różnych, ale nie wszystkie... Hasła biegnie i Warszawa niemalże każdego dnia. Ale nie wszystkie powodowały utrudnienia, bo odbywał się w parkach, albo bieg po schodach, albo są różne chodki. Więcej, wie pani, tych biegów było, gdy w kalendarzu, no naprawdę. Tak, ale z tych dużych mówimy, to jest około 7-8 biegów. Ale to świadczy o tym, że duch sportowy w narodzie cieszy się, prawda? I to zamiłowanie do piłki nożnej, to także bardzo cieszy. Proszę Państwa, a z pływaniami jeszcze chciałam zapytać, czy jak, bo pływanie to bardzo zdrowy sport. Czy mamy pod dostatkiem takich miejsc? W miejscu stołecznym?
Na przykład jak to jest na Ursynowie, panie naczelniku? Na Ursynowie mamy 5 pływalni, z czego 3 pływalnie znajdują się w gestii samorządu, których operatorem jest Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji. I tu warto powiedzieć o tym, że młodzież na poziomie klas drugich objęta jest nauczaniem pływania. To jest bardzo ważne. Czyli wszyscy, jak jeden mąż się uczą pływać. Tylko dzieci tak. Tak jest. Te, które nie w innych dzielnicach też tak dobrze, panie dyrektor, jak na Ursynowie? Że taki obowiązek? Nauk tak, tak, to działa w całym, z całej Warszawie umiem pływać, bezpiecznie czuję się w wodzie. Także jest to i to jeśli chodzi o pływanie, to jest kolejna jakby z bardziej licznych grup dzieci, które uprawiają właśnie tą dyscyplinę. No, oczywiście przydałby nam się taki obiekt 50-metrowy. On teraz został taki wybudowany przy Uniwersytecie Medycznym. Właśnie, niezwykle nowoczesny basen. On jest ogólnie dostępny, czy niekoniecznie? No tak, to jest akademicki obiekt. Akademicki obiekt, natomiast przynajmniej na początku, jak przedstawiono nam wizję tego obiektu, on miał być również dostępny dla czy to organizacji klubów sportowych, czy też dla mieszkańców. Natomiast myślę, że na wymiarze basenów 50-metrowych, to takich pełnowymiarowych, to tak naprawdę to jest ten jeden. Warszawianka brakuje kilka chyba tam centymetrów do tego, żeby te zawody takiej wysokiej rangi rozgrywać. No i mamy naszą inflanską, która wymaga remontu. Remontu, bo to odwieczy, to już wiekowa. Tak, pod balonem, także wiekowe. Takiego dużego obiektu, takiego, gdzie mogłyby się odbywać duże fajne imprezy pływackie, takie dużej rangi. No to w Warszawie mamy tylko ten jeden uniwersytet. No się hala sportowa. Niestety takiego obiektu brakuje. Jesteśmy chyba jedną z niewielu stolic europejskich, która nie posiada takiego obiektu. Na mapie Polski mamy wiele takich obiektów, gdzie mamy 7-10 tysięcy osób na widowni w tej takim. Ale hala sportowa to już służyłaby jako sport widowiskowy, to, tak? Tak, to są obiekty tak, wielofunkcyjne, które mogą służyć na różne dyscypliny sportowe. O uprawianie sportu. Żeby inne miasta też miały szansę pozyskać jakieś fajne imprezy, bo wszystkie obiekty będziemy mieli w Warszawie, to już Kraków, Gdańsk nie będzie miał takich dużych imprez. To jest taką bardzo wartością dodaną do organizacji dużych wydarzeń sportowych. Bardzo Państwu dziękuję za udział w programie. To była audycja Jest Sprawa. Można powiedzieć, że nie ma sprawy, bośmy tę sprawę, od której wyszliśmy w naszej rozmowie, wyjaśnili chyba pozytywnie. Przypominam, że pani Dorota Ognicha, wicedyrektor Biura Sportu i Rekreacji Miejskiego Biura i pan Zenon Zagiel, naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji na Ursynowie, byli gości z programu. Piękne podziękowanie za rozmowę. Proszę Państwa, przypominam, że audycja Jest Sprawa od poniedziałku do czwartku na naszej antenie, że można do nas pisać, proponując tematy, czy też zgłaszając sprawy, które Państwa nurtują, bolą, irytują, denerwują. Zajmiemy się nimi w miarę możliwości. Adres pocztowy Polskie Radio RDC Myśliwiecka 3/7/00459 Warszawa. I oczywiście adres mailowy jest sprawa@rdc.pl. Także spotykamy się ponownie poniedziałek po 14 i od poniedziałku do czwartku będziemy rozmawiać o łatwiejszych, o trudniejszych sprawach. A Państwu raz jeszcze podziękowanie za udział w audycji. Słuchaczom dziękuję za telefony. No i zapraszam na spotkanie, do słuchania audycji w poniedziałek. Do usłyszenia. Dziękuję. Zegarze czas na wiadomości RDC. Marta Hernik. Są areszty dla zatrzymanych w sprawie wyłudzeń ze skawanków na Darzynie. Na razie dla 5 osób. Rozbudowa pasu startowego w Radomiu z problemami. Na biurko wojewody mazowieckiego trafiło już 12 odwołań od pozwolenia na rozbudowę. 55 osób pozywa Volkswagena. Sprawą zajmie się warszawski sąd. No
5 osób tymczasowo aresztowanych w związku z wyłudzeniami kredytów z Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Prokuratura wystosowała w sumie 8 wniosków o areszt. O szczegółach Cyryl Skiba. Za kraty trafiła już pierwsza wiceprezes Barbara K., prezes jednej ze spółek Włodzimierz S., Dariusz U., który ma być organizatorem procederu, Sebastian U., a także rzeczoznawca majątkowy Krystyna N. I wobec tej ostatniej zastosowano warunkowy areszt po wpłaceniu 50 tysięcy złotych. Sąd zastosuje inny środek zapobiegawczy. Jak poinformowała mnie prokuratura, Wiesława R. nie została aresztowana ze względu na stan zdrowia. Śledczy oczekują jeszcze na decyzję sądu wobec jednego z rzeczoznawców, Roberta M. Prokuratorzy uzasadniali swoje wnioski obawą mataczenia i wysokimi karami, jakie grożą podejrzanym. A przypomnijmy, grozi im nawet do 10 lat więzienia. Rozbudowa pasa startowego w Radomiu w rękach ministra infrastruktury i budownictwa. To właśnie on będzie rozpatrywać odwołania od pozwolenia na te inwestycje właścicieli sąsiadujących z lotniskiem działek. Na biurko wojewody mazowieckiego wpłynęło 12 odwołań. Skarżą się mieszkańcy m.in. Kiedrzyna i Sadkowa, informuje rzeczniczka wojewody Anna Szczygieł. Domagają się na przykład wyłączenia ich działek spod inwestycji lub wykupienia całej nieruchomości. Część osób obawia się, że w wyniku podziału nieruchomości ich działki stracą dostęp do drogi publicznej. Pojawiają się również obawy o zdrowie i życie ze względu na budowę świateł podejścia do lądowania. Odwołania w sprawie pozwolenia na rozbudowę pasu startowego w Radomiu można składać do 13 października. Ciąg dalszy roszad na szczytach władzy. Po wczorajszych zmianach w rządzie dzisiaj mogą być wśród wojewodów. Rozpoczęło się spotkanie premier Beaty Szydło z wojewodami właśnie. Z wypowiedzi szefowej rządu wynika, że praca nie wszystkich jest oceniana pozytywnie i co najmniej dwóch wojewodów może stracić stanowisko. Jest pierwszy w Polsce zbiorowy pozew przeciwko koncernowi Volkswagen. Trafił do warszawskiego sądu, a podpisało się pod nim 55 osób, które liczą, że przyłączą się wkrótce kolejne. Apelujemy nie tylko do właścicieli aut z oprogramowaniem fałszującym odczyty emisji spalin, podkreśla Konrad Kacprzak ze Stowarzyszenia Poszkodowanych przez Volkswagena. Nie zrobił nic, żeby sprawę wyjaśnić. Nie zrobił nic, żeby tą sprawę wyprostować. Nie zrobił nic, żeby 11 milionów samochodów przestało truć. Jeżeli się Państwu wydaje, że Was to nie dotyczy, to dotyczy. Jeżeli będziecie jechać w samochodzie, w korku, za takim autem Volkswagena, Seata, Skody, Audi, który emituje te tlenki azotu, to jesteście narażeni na udar mózgu, na zawał serca, na poważną chorobę płuc. Składający pozew domagają się po 30 tysięcy złotych dla każdego poszkodowanego. Według prawników proces w pierwszej instancji może potrwać około 2 lat. Za darmo sprawdzają, czy serce pracuje bez zarzutów. W wiadomościach RTC na koniec przenosimy się do Siedlec. Tam Mazowiecki Szpital Wojewódzki włącza się w obchody Światowego Dnia Serca. Dziś i jutro odbywają się bezpłatne porady i badania. Teraz wykonujemy pomiar ciśnienia tętniczego pacjenta. 130 na 80, troszeczkę za wysoko. 72 tętna. Także tętno jest w porządku. Troszeczkę za wysoko. Dbamy o serce? Dbamy każdego dnia. Dieta przede wszystkim, tak jak mówi pani pielęgniarka. Zdrowe odżywianie, ruch, sport, zwłaszcza o tej porze roku, jest to bardzo ważne. Z pacjentami i z pielęgniarkami rozmawiał Łukasz Pastor. Jutro badania będzie można sobie zrobić od 8 rano do godziny 16. No i zrobił nam się słoneczny, ciepły dzień, jak na koniec września to bardzo ciepły, bo 23,5 stopnia pokazują nam termometry w Warszawie. Na barometrach 1002 hektopaskale. Na ulicach Warszawy w miarę spokojnie. Są dwa wyjątki. Spory korek na ulicy Topiel, na odcinku od Zajęczej w stronę Skierniewickiej. Przejazd tym kawałkiem zająć może około 25 minut. I kwadrans do Odstania na Świętokrzyskiej, na odcinku od Mariańskiej do ulicy Topiel. Zakorkowana też droga wyjazdowa z Warszawy w kierunku Piaseczna. W Radomiu ruch odbywa się płynnie, pusto też na ulicach Siedlec i Ostrołęki, a w Płocku kilka minut do Odstania mają kierowcy na ulicy Mickiewicza.
reklama. Ja tylko łysą czerwonymi liściami boków. Janek rozluźnił na komisarzach, rozkoszało się zapachami. Łąka pachniała trawą, grzybami i czymś jeszcze. Polskie kobiety, które mają prawo do wygłaszania swojej opinii, podejmowania decyzji, kiedy bardzo w trudnej decyzji, ale chcemy to prawo mieć. Chcemy czuć się wolnymi Polakami. Ona kuchaka nie zobaczyła się. Nie pracuję. Chcesz znaleźć zatrudnienie? Brakuje ci doświadczenia zawodowego? Potrzebujesz nowych kwalifikacji, których wymagają pracodawcy? Chcesz spróbować swoich sił podczas stażu i zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe? Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do udziału w projekcie Bliżej Rynku Pracy. www.fem.net.pl. Kampania społeczna. Autopromocja. Stary refuzus po granicy jest tu z wami? Nie ma go. Henryk Sienkiewicz. Krzyżacy. A pamiętasz, jak wędził w obowiązki wojny? Zgromił za to, że się pod Krzyżacką sławił? Olu, pan jest nasz naród. Ale tak z bliska, że ja się tutejszym subratom dopiero teraz przyjrzałem. I teraz widzę, żeś ty miał rację, nie ja. Z Polski do Wielkiej Brytanii. Każdą sobotę o 21:00 w RDC. Podtrzymając się pod Polaków, zarzucił dziecko już 11 osób. Kto? Zdaniem śledczych do opieki 4-letniej Wiesławy P. kierującej procederem zgłaszali się Ukraińcy i Albańczycy legalnie przebywający w Polsce. Kobieta wraz z trzema synami popołudnie, radia dla ciebie. Następnie przekazywała je obcokrajowcom, którzy mieli nielegalnie przekroczyć 15:07 popołudnie, radia dla ciebie. Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się nieustająco Tomasz Kościński. Witam Żenty Tomale, która za konsoletą, i Mateusza Lufta, który przygotował państwa popołudnie, radia dla ciebie. Grażyna na urlopie, Grażyna Luber wraca z poniedziałek. Pozdrawiamy serdecznie. Wróćmy poczęte. A co dzisiaj będzie w popołudniu, już państwu mówię. Jutro Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Państwa gościem będzie Polak Czyblis, Wojciech Nowacki. To uczniowie 6 klasy prywatnej szkoły podstawowej nr 51 imienia Jana Przechwy. A z nimi też pani nauczycielka, pani Renata Dzierżanowska. I będziemy rozmawiać właśnie, co takiego będzie się działo. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Wyczytałem na stronach internetowych, że aż 2977 szkół się zgłosiło, z czego ciekawostka 2873 z Polski. Później o godzinie 15:40 państwa gościem będzie pan Waldemar Czachur, germanista z Uniwersytetu Warszawskiego. Porozmawiamy o Niemczech, o Niemcach. Alternatywa dla Niemiec, tak się nazywa ta partia, która pnie się w sondażach, wygrywa z CDU w kolejnych miejscach w Niemczech. No i co to będzie w 2017 roku, kiedy będą wybory do Bundestagu. Jednym słowem, co się dzieje w Niemczech, że taka partia, jaka jest utrzymana Niemiec, co to jest za partia, też o tym powiemy. O 16:40, w związku z tym wczoraj mówiliśmy dużo o tym, że w poniedziałek, czarny poniedziałek, panie będą się ubierały na czarno, niektóre z nich nie pójdą do pracy, a wszystkie one zbiorą się na przeróżnych manifestacjach, które będą w przeróżnych miastach, będą protestowały przeciwko procedowaniu takiego bardziej radykalnego, bardziej projektu ustawy w sprawie aborcji. No a dzisiaj państwa gościem będzie pani Karina Walinowicz z Ordo Iuris, autorka tej ustawy, która właśnie postulowana przez Sejm. I pan Mariusz Dzierżawski, przepraszam, w Fundacji Pro Prawo do Życia. Zapraszam serdecznie. Zatrzymanych zarzuty postawiła im prokuratura okręgowa w Ostrołęce. Afera w olsztyńskiej Komendzie Miejskiej Policji wybuchła wiosną ubiegłego roku. Prokuratura postawiła policjantom zarzuty prokuratorowego traktowania osób zatrzymanych i siłą przed zeznania. Jeszcze w ubiegłym roku zarzuty usłyszało 10 funkcjonariuszy.